Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki było z całą pewnością najgłośniejszym mordem politycznym w dziejach PRL-u. I o nim właśnie dzisiejszy program. Zapraszam. Producentem tego odcinka jest szkoła Forberg. Jeśli szukacie dla siebie lub swoich dzieci korepetycji, to Forberg jest właśnie dla Was. Na hasło Dudek o historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć. Kazania moje nie są skierowane przeciwko nikomu. Są skierowane przeciwko kłamstwie, przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko poniewieraniu ludzkiej godności, przeciwko pewnym działaniom sprzecznym z godnością człowieka, z wolnością człowieka. Natomiast nigdy nie atakuję nikogo wprost, bo uważam, że w każdym człowieku jest odrobina dobra, ale czasami człowiek się zaprzedaje bardzo mocno systemowi zła i raczej walczy z systemem zła, a nie z człowiekiem. Na mszy świętej za ojczyznę modlimy się również za tych, którzy sprzedali się na służbę kłamstwu, niesprawiedliwości, przemocy. Jest wiele cierpienia i zła tam, gdzie ludzie za swoje przekonania są więzieni. Takich ludzi w naszej ojczyźnie jest wiele, szczególnie od grudniowej nocy 81 roku. W pracy, w więzieniach, na ulicy, by to nie było zmarnowane. To jest rola księdza, by te cierpienia narodu poprzez ofiarę mszy świętej skierować w stronę Boga. Przyjeżdżają ludzie z różnych miast i to, co wynoszą z tego, to przede wszystkim ta świadomość, że czują tej wielkiej wspólnocie jakieś jedno dążenie, umacniają swoją nadzieję. Wiedzą, że w tych troskach, kłopotach nie są osamotnieni, że podobnie jak oni myślą tysiące, tysiące Polaków. Mamy bardzo wiele przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy. Po prostu do końca. Jezus Chrystus za głoszenie swojej Bożej prawdy oddał swoje życie, podobnie apostołowie, a przecież rola księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie. Takich przykładów w chrześcijaństwie mamy wiele i z tych przykładów powinniśmy dla siebie wyciągać wnioski. Te fragmenty wypowiedzi, wywiadów, jakie ksiądz Jerzy Popiełuszko udzielił przed swoją śmiercią, jasno pokazują, że był on już w pierwszej połowie lat 80. postacią bardzo znaną, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w Polsce. A stało się tak za sprawą rewolucji Solidarności, bowiem do tego momentu, do roku 80., ksiądz Jerzy był po prostu jednym z wielu wikarych w warszawskich parafiach, ale w moment, w którym trafił do strajkujących hutników z Huty Warszawa, odprawił dla nich mszę, a później stał się kapelanem tego środowiska hutników Huty Warszawa, a zarazem będąc wikarym w żoliborskiej parafii świętego Kostki, był momentem, który sprawił, że ksiądz Jerzy stawał się coraz bardziej popularny, choć rzeczywista popularność nastąpiła dopiero po wprowadzeniu stanu wojennego. Wtedy większość duchownych
uznała, że trzeba się pogodzić z realiami stanu wojennego, że skoro Kościół nie jest bezpośrednio atakowany, to nie należy się zanadto angażować w sprawę wspierania Solidarności czy szerzej opozycji, ale była grupa kilkudziesięciu księży, która uważała inaczej. Oni w episkopacie nie mieli zbyt wielu patronów, no może przede wszystkim arcybiskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, ale większość episkopatu pod przewodnictwem prymasa Józefa Glempa uważała, że Solidarność chciała zbyt wiele i właściwie sama sobie zgotowała swój los, a w interesie Kościoła jest stabilizacja nastrojów i niezakłócanie, no, w sumie korzystnej dla Kościoła polityki ekipy Jaruzelskiego, która się wyrażała w kolejnych pozwoleniach na budowę nowych kościołów, w szerokiej liczbie zgód na wydawanie prasy katolickiej, w podtrzymaniu wywalczonej przez stoczniowców transmisji niedzielnej mszy świętej w radiu. To wszystko Kościół uważał za wystarczające zdobycze. Nie uważała tak natomiast grupa księży, z których najbardziej znany stał się bardzo szybko właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko, która uważała, że jest obowiązkiem ludzi Kościoła także walczyć o prawa człowieka, upominać się o losy osób represjonowanych. I ksiądz Jerzy Popiełuszko, poczynając od lutego 82 roku, kiedy wygłosił właśnie w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu pierwszą homilię w czasie tak zwanej mszy za ojczyznę. W kolejnych tych mszach mówił o właśnie prawach człowieka i o tym, że trzeba się przeciwstawiać złu. Początkowo służba bezpieczeństwa, która oczywiście interesowała się wszystkimi księżmi, którzy w czasie kazań wygłaszali jakieś treści polityczne, nie uważała Popiełuszki za jakiegoś szczególnego przeciwnika. W 1982 roku właściwie odnotowano tylko trzy takie, jak stwierdzono, jednoznacznie wrogie wystąpienia księdza. Natomiast już w roku 1983 tych wystąpień w bezpiece odnotowano 17 i to pokazywało, jak na przestrzeni roku 83 ksiądz robi się coraz bardziej aktywny i z punktu widzenia władz coraz bardziej szkodliwy. I w związku z tym grupa funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa przystąpiła do działań, no, których celem było skompromitowanie księdza Popiełuszki przy pomocy czegoś, co w języku służb nazwano kombinacją operacyjną. O jakich ja tu funkcjonariuszach mówię? Mówię tutaj o grupę funkcjonariuszy z 4 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To było, czwarty departament był tym, który właśnie zajmował się kościołem i związkami wyznaniowymi. W tym departamencie był Wydział 6, który był wydziałem szczególnym. Na jego czele stał kapitan Grzegorz Piotrowski. Na czym polega szczególność tego wydziału? Mianowicie on stosował tak zwane niekonwencjonalne metody działania, wywodzące się z tak zwanej grupy D, którą utworzono w departamencie czwartym MSW jeszcze w pierwszej połowie lat 70. Tą grupę D później przekształcono właśnie w Wydział 6. Otóż co były te niekonwencjonalne metody? No to były różnego rodzaju prowokacje. Takie jak choćby ta, którą urządzono przeciwko księdzu Popiełuszce w końcu roku 83, mianowicie do posiadanego przez niego mieszkania przy ulicy Chłodnej w Warszawie podrzucono materiały wybuchowe, podrzucono wydawnictwa Solidarności i wkroczono tam oczywiście z rewizją, którą przeprowadzono równocześnie z zatrzymaniem księdza, któremu postawiono zarzuty o właśnie kontakty z podziemiem solidarnościowym. To akurat była prawda, rzeczywiście ksiądz Jerzy był zaangażowany w działalność solidarnościowych struktur podziemnych w Warszawie. Natomiast no, oczywiście nie planował żadnych zamachów bombowych i te materiały miały służyć skompromitowaniu go. Oczywiście informacje na temat tego, że w tym mieszkaniu są takie materiały, natychmiast podała prasa. I to miał być wstęp do tak naprawdę zastraszenia księdza Popiełuszki. Równolegle w tym duchu wywierano presję na episkopat i rzeczywiście prymas Glemp kilkakrotnie spotykał się z księdzem Popiełuszką. Jak sam kapłan wspominał, były to bardzo ciężkie rozmowy, w których prymas po prostu próbował nakłonić
nakłonić Popiełuszkę do ograniczenia swojej aktywności duszpasterskiej. Popiełuszko jednak odmawiał i w 1984 roku, przerwanym porwaniem i zabójstwem księdza, Służba Bezpieczeństwa już odnotowała 30 takich wrogich wystąpień księdza Popiełuszki, które zaczęły wykraczać poza Warszawę, ponieważ te kazania, które wygłaszał, cieszyły się coraz większą popularnością, były nagrywane na taśmach magnetofonowych, odtwarzane w wielu innych miastach w Polsce. Zaczęli różni księża, którzy mieli podobne sympatie prosolidarnościowe co Popiełuszko, zapraszać go, żeby wystąpił w ich kościele z kazaniem, właśnie odprawił mszę za ojczyznę. I ksiądz Jerzy nie odmawiał takim prośbom, zaczął jeździć po kraju. Jak się wydaje, to sprawiło, że w kierownictwie MSW uznano, że trzeba podjąć dalej idące działania, których celem ma być doprowadzenie do tego, żeby Popiełuszko przestał wygłaszać te kazania. I tutaj, jak się wydaje, podjęto działania na dwóch poziomach. Jednym było próba nakłonienia episkopatu, żeby zaproponowano Popiełuszce wyjazd do Rzymu, gdzie miał podjąć studia doktoranckie, ale Popiełuszko odmówił. I w momencie, w którym te rozmowy na temat wyjazdu Popiełuszki do Rzymu spaliły na panewce, wydaje się, że Piotrowski podjął decyzję o sięgnięciu po bardziej radykalne środki, czyli dokonaniu po prostu zamachu na księdza Popiełuszkę. Pozostaje pytanie, czy była to jego samodzielna decyzja, jak twierdził później w procesie, kiedy go postawiono na ławie oskarżonych, czy też była to decyzja kogoś stojącego wyżej w hierarchii. Ale o tym za moment. 13 października 1984 roku grupa Piotrowskiego, bo razem z nim działali jego podwładni z Wydziału 6 Departamentu 4, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski, przeprowadziła pierwszą próbę dokonania zamachu na księdza, a mianowicie do samochodu, w którym jechał ksiądz Popiełuszko w okolicy Gdańska, rzucono kamieniem i próbowano trafić po prostu w przednią szybę i spowodować wypadek, w którym no, prawdopodobnie ksiądz albo by zginął, albo przynajmniej poniósł tak duży uszczerbek na zdrowiu, że na jakiś czas byłby wyeliminowany. Ten zamach się nie powiódł, ale on pokazuje, że od początku, jak się wydaje, grupa Piotrowskiego zmierzała do pozbawienia księdza Popiełuszki życia. Bo przecież nie był w stanie przewidzieć, jak taki wypadek samochodowy się skończy. W związku z tym to nie była już tylko próba zastraszenia, to była próba zabójstwa. W kilka dni później, 19 października 1984 roku, kiedy ksiądz Popiełuszko wracał z Bydgoszczy, gdzie odprawił już ostatnią swoją mszę za ojczyznę, w okolicach Torunia przebrani za milicjantów funkcjonariusze grupy Piotrowskiego zatrzymali samochód, a następnie związali księdza, wrzucili go do bagażnika. Natomiast, co istotne, ksiądz Popiełuszko nie jechał sam. Samochód, którym jechał, wracał do Warszawy, prowadził jego kierowca Waldemar Chrostowski. I tu się pojawia pierwsza zdumiewająca historia w tej sprawie, mianowicie Chrostowski, którego wsadzono na tylnie siedzenie Fiata, prowadził samochód Piotrowski. Chrostowskiemu miało się udać uciec z tego samochodu. Ta ucieczka Chrostowskiego i wtedy, i później budziła liczne wątpliwości, emocje. Po latach sugerowano wręcz, że Chrostowski był współpracownikiem bezpieki. Na to żadnych twardych dowodów nigdy nie znaleziono. Natomiast Chrostowski przeżył i stał się właściwie kluczowym w tej sprawie świadkiem, ponieważ no, widział ludzi, którzy księdza zatrzymali. Początkowo informacja oczywiście o tym, że ksiądz zaginął, wywołała ogromne oburzenie społeczne, ale tak naprawdę przez kilka dni nie było jasne, co się z księdzem stało. Dopiero 30 października w wiadomościach telewizyjnych Polacy obejrzeli następujący materiał. Dobry wieczór Państwu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w dniu dzisiejszym w
późnych godzinach popołudniowych w wyniku intensywnych poszukiwań przy udziale specjalistycznych grup płetwonurków milicyjnych w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono i wydobyto zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem dokonania sekcji. Władze państwowe pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami kierownictwa Episkopatu Polski. Z polecenia ministra spraw wewnętrznych trwa intensywne śledztwo nacelowane głównie na ustalenie ewentualnych inspiratorów uprowadzenia i pozbawienia życia księdza Jerzego Popiełuszki. Dziś przed południem ekipa telewizyjna była w jednym z miejsc poszukiwania w okolicach Włocławka. Skomplikowane prace poszukiwawcze w trudnych, stale zmieniających się warunkach atmosferycznych prowadzi Grupa Specjalna Milicji Obywatelskiej. W tym miejscu, jak wszędzie przy zaporach, występują silne prądy i zawirowania wodne. W znacznym stopniu utrudnia to pracę, zagraża bezpieczeństwu ludzi. Zaangażowano ekipy płetwonurków wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Dziś w godzinach południowych odbyła się cotygodniowa konferencja prasowa rzecznika rządu Jerzego Urbana. Powiedział między innymi: niezależnie od działań zmierzających do ustalenia losów księdza Popiełuszki, organa śledcze koncentrują się na zebraniu pełnych informacji o sprawcach tego porwania, zarówno dotyczących okresu poprzedzającego ten czyn, jak i po jego popełnieniu. Ujawniono na przykład, że sprawcy już od pewnego czasu nosili się z zamysłem zorganizowania zamachu na księdza Popiełuszkę i podjęli odpowiednie przygotowania, wyczekując na stosowny moment. Stwierdzono też, że po popełnieniu tego przestępstwa podjęli różne działania mające uniemożliwić ustalenie ich jako sprawców przestępstwa. Na przykład sfałszowali w tym celu szereg dokumentów służbowych, nakłaniali różne osoby do zapewnienia im alibi, pozbywali się niektórych przedmiotów, których posiadanie mogłoby skierować na nich podejrzenie. Na niejednoznaczność możliwych do przyjęcia motywów działania sprawców wskazywać może przekazany ostatnio władzom śledczym przez władze kościelne, nadesłany pod ich adresem anonimowy list, który zawierał żądanie zapłacenia wysokiego okupu w zamian za księdza Popiełuszkę. Podejrzani potwierdzili nadanie tego listu po uprowadzeniu księdza Popiełuszki, a także to, że poprzedzili jego nadanie anonimową rozmową telefoniczną. Wszystko to wymaga szczegółowego sprawdzenia. Szuka się też ewentualnych inspiratorów tego czynu, jeśli tacy istnieją. Wykrycie ewentualnych inspiratorów jest szczególną troską śledztwa. Chodzi o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i kto być może stał za trzema zatrzymanymi, podejrzanymi o porwanie, ewentualnie skłonił ich do zrobienia tego, a jeśli, to dlaczego i po co. Ewentualnych inspiratorów tego czynu szuka się nie tylko poprzez śledztwo w samej sprawie porwania księdza Popiełuszki, ale także przez różne inne dociekania i badania faktów. Na tle tempa i skuteczności śledztw toczących się na Zachodzie, powiedział Jerzy Urban, działania organów wewnętrznych naszego kraju są bardzo szybkie i skuteczne. W tej sprawie wszystko będzie wyświetlone i podane do publicznej wiadomości. Minister Urban poinformował, że wobec zatrzymanych zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. Te środki ostrożności obejmują specjalny sposób podawania jedzenia, wielostopniowe, kontrolujące są się wzajemnie straże i wiele innych. Jest to związane z hipotezą istnienia inspiratorów porwania. Znalezienie zwłok księdza Popiełuszki w tamie pod Włocławkiem miało miejsce już po tym, jak wewnątrz aparatu bezpieczeństwa przeprowadzono śledztwo i zatrzymano Piotrowskiego, Pękale i Chmielewskiego, uznając ich za sprawców porwania, a teraz, jak było wiadomo, zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. To była sprawa bez precedensu w dziejach PRL, dlatego że od czasów stalinowskich nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek funkcjonariusz bezpieki został zatrzymany i postawiono mu zarzuty właśnie tego rodzaju, jak porwanie czy zabójstwo. Ekipa Jaruzelskiego jednak zdecydowała się na proces sądowy. Zanim doszło do tego procesu, 3 listopada
1984 roku odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Zobaczmy fragment filmu z tego pogrzebu. Ksiądz Jankowski. Modlimy, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Delegacja Politechniki Białostockiej widowali z naszego życia osobistego, rodzinnego, z życia społecznego. Seminarium, którzy by do służby porządkowej dołączyli. Wszyscy, którzy są obłuczeni w sutannach, nie tylko czwarty rok, przy zakrystii. Ksiądz prymas i biskup. Kara tej zbrodni. Zachowamy na zawsze pamięć o księdzu Jerzym. Wierny, solidarny, nie zginęła i nie zginie. Widać te ogromne tłumy ludzi. Szacuje się, że w pogrzebie księdza Jerzego brało udział kilkaset tysięcy ludzi. Dla władz był to oczywiście ogromny cios, choć trzeba powiedzieć jasno, nie doszło do jakichś poważniejszych zamieszek przy okazji tego pogrzebu. Natomiast ekipa Jaruzelskiego konsekwentnie twierdziła, że nie ma absolutnie nic wspólnego z zabójstwem księdza Jerzego, że doszło tutaj do prowokacji wymierzonej przeciwko właśnie kierownictwu państwa i że winni będą ukarani. Tak na temat sprawstwa mówił w telewizji wówczas generał Kiszczak, przemawiając na posiedzeniu jednej z sejmowych komisji. Sprawa porwania i pozbawienia życia księdza Jerzego Popiełuszki legła głębokim cieniem na osiągnięciach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w całym 40-leciu jego istnienia. Odbija się ona bezpośrednio bądź pośrednio na wielu dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, wpływa na stan nastrojów społecznych i opinię Polski w świecie jako kraju praworządnego. Od momentu przyjęcia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie uruchomiłem podległy mi aparat do działań mający na celu
wykrycie jego sprawców. Sprawność działania oraz ofiarność funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej spowodowały szybkie wykrycie bezpośrednich winnych. Jak wiadomo, pod zarzutem uprowadzenia i zabójstwa księdza Popiełuszki aresztowano 3 funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Intensywnie prowadzone śledztwo ujawnia kolejne nowe elementy sprawy, a także pozwala w sposób pełniejszy zrekonstruować przebieg wydarzeń związanych z uprowadzeniem księdza Popiełuszki. Gdybyśmy nie dążyli do ujawnienia dalszych sprawców, jeśli tacy istnieją, i ewentualnych inicjatorów, śledztwo mogłoby być już zakończone. W oparciu o ujawnione do tej pory fakty oraz wyniki śledztwa wydałem polecenie zatrzymania zastępcy dyrektora Departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pułkownika Adama Pietruszki, który bezpośrednio nadzorował pracę wydziału, którym kierował były kapitan Piotrowski, oraz naczelnika wydziału Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych, podpułkownika Leszka W., odpowiedzialnego za czynności podejmowane wobec księdza Popiełuszki. Jak wiadomo, z ogłoszonego komunikatu prokurator zastosował tymczasowy areszt wobec pułkownika Adama Pietruszki za niedostateczny nadzór nad działaniami podległych mu funkcjonariuszy. Zawiesiłem w czynnościach służbowych dyrektora departamentu generała brygady Zenona Płatka. Jak widać, wypowiedź Kiszczaka sprowadzała się do tego, że za zabójstwo ponosi odpowiedzialność tylko tych 3 zatrzymanych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którym zlecił zabójstwo ich bezpośredni przełożony, wicedyrektor Departamentu 4 MSW, pułkownik Adam Pietruszka. I na tych 4 ludziach miała się zamknąć lista odpowiedzialnych za porwanie i zabójstwo księdza Popiełuszki. Generał Jaruzelski żądał możliwie szybkiego, sprawnie przeprowadzonego procesu zabójców księdza Popiełuszki. Tym zajmowano się między innymi na posiedzeniach biura politycznego KCPZPR. Tak się składa, że zachowały się 2 stenogramy z tego posiedzenia, bo większość oczywiście generał Jaruzelski kazał zniszczyć w roku 89. I chciałbym, żebyśmy teraz wysłuchali fragmentów 2 stenogramów, jednego z końca listopada 84 i drugiego z początku grudnia 84, w czasie których Jaruzelski, Kiszczak i inni członkowie biura politycznego zastanawiają się, jak przeprowadzić proces zabójców księdza Jerzego. Fragment stenogramu z posiedzenia biura politycznego KCPZPR 27 listopada 1984 roku. Towarzysz Kiszczak. Poddaję towarzyszom pod rozwagę ewentualne propagandowe wykorzystanie kilku drastycznych spraw, które mają miejsce ostatnio w kościele. Mianowicie mamy jeden przypadek księdza, który w sposób bestialski próbował zamordować swoją 11-letnią córkę. Drugi przypadek, kiedy ksiądz z zazdrości oblał swoją kochankę kwasem solnym. Mamy też 3 część filmu pod tytułem Korony. Film jest gotowy i może być w każdej chwili wyemitowany. 2 pierwsze sprawy natomiast byłyby dobrymi sprawami przy puszczaniu na wokandę sądową sprawy o zabójstwo księdza Popiełuszki. Jest w zapasie również sprawa tegoż zakonnika warszawskiego, który nożem zadźgał swojego kolegę. Melduję, że skończyłem. Towarzysz Jaruzelski. Ile dni orientacyjnie, twierdzą prawnicy, będzie trwać ten proces? Towarzysz Kiszczak. Materiały już praktycznie są wszystkie zebrane. Całe nieszczęście polega na tym, że nie możemy pisać aktu, znaczy prokuratura nie może pisać aktu oskarżenia, przynajmniej oficjalnie, dlatego że oskarżeni nie mają obrońców. Nie ma chętnych do podjęcia się ich obrony.
Nam zależy z różnych względów, żeby to było trzech lub czterech obrońców, z którymi można znaleźć wspólny język. Żeby to byli obrońcy, którzy by, że tak powiem, nie poszerzali sprawy poza sam fakt uprowadzenia i zabójstwa. Towarzysz Jaruzelski. Sprawa Popiełuszki jest nabolała, bolesna i dzisiaj zacząć Popiełuszkę patroszyć, to byśmy chyba znów popełnili duży błąd. Więc tutaj trzeba tak to poprowadzić, ażeby tym realistycznym kołom w kościele też dać jakieś argumenty, że opłaca się być realistą, że to jest też dostrzegane, doceniane. Trzeba będzie Glempowi pójść gdzieś na rękę z tą Akademią Teologii Katolickiej. Coś, jakiś pawilon trzeba wybudować, zezwolić. Musimy te rzeczy odpowiednio rozgrywać. Fragment stenogramu z posiedzenia Biura Politycznego KCPZPR 6 grudnia 1984 roku. Towarzysz Kiszczak. W śledztwie, towarzysze, wykonywane są już końcowe czynności procesowe. Podejrzani już zapoznawani są z materiałami śledztwa, a jest ich 16 tomów. W ciągu krótkiego czasu sporo tego zebrano. Pękała i Chmielewski przestudiowali połowę sprawy, natomiast Piotrowski i Pietruszka czytają bardzo powoli. Jeżeli zastosują metodę Michnika, który czytał pół strony do jednej strony dziennie, no to... Ale zmusić ich nie możemy do szybszego czytania, bo on powie, panowie, to jest za poważna sprawa. Towarzysz Jaruzelski. A czytać im tego nie można? Towarzysz Kiszczak. Nie, sam się musi z tym zapoznać. Wszyscy oskarżeni mają już obrońców z wyboru. Udało się takich znaleźć. Nie są to co prawda ludzie o takich nazwiskach jak swego czasu Maślanko czy współcześni, niektórzy znani mecenasi. Niemniej jednak sam fakt, że się podjęli dobrowolnie sprawy i przemawia na ich korzyść. Natomiast z uwagi na różne drobne kłopoty, które w sprawie się pojawiają, a to trudności z wyszukaniem obrońców, a to zbyt powolnym czytaniem dokumentów przez samych podejrzanych, to się wszystko przewlekło i prawdopodobnie nie uda nam się uzyskać wyroku skazującego jeszcze przed świętami. Sądzę, że to może nastąpić między świętami a Nowym Rokiem. To tyle, jeżeli idzie o sprawę księdza Popiełuszki. Nie ma tam żadnych nowych rewelacyjnych danych. Na razie sprawa kończy się na pułkowniku Pietruszce. Z tych stenogramów jasno wynika, że proces toruński, bo to w Toruniu miało dojść do procesu zabójców księdza Jerzego, był od początku sterowany i organizowany przez generała Kiszczaka i jego ludzi, a oprawą propagandową procesu interesował się sam generał Jaruzelski. Temu miały służyć emitowane w tym czasie równolegle właśnie informacje o różnego rodzaju przestępstwach, jakie się dopuszczali w tym okresie duchowni, głównie na tle obyczajowym. To wszystko miało wytworzyć atmosferę, no właśnie relatywizującą to, do czego doszło, a więc do zabójstwa charyzmatycznego duchownego. Także w trakcie samego procesu, który trwał bardzo krótko z dzisiejszych realiów, bo zaczął się 27 grudnia 1984 roku, a wyroki zapadły już 7 lutego 1985 roku, czyli trwał niewiele ponad miesiąc. Otóż także w trakcie tego procesu zarówno oskarżeni, jak i co ciekawe prokurator nie szczędzili ataków na tak naprawdę księdza Popiełuszkę i hierarchię kościelną. Posłuchajmy fragmentu mowy oskarżonego w końcu w tym procesie Grzegorza Piotrowskiego i prokuratora Leszka Pietrasińskiego, który teoretycznie miał się koncentrować na udowadnianiu winy oskarżonym, ale to, co za chwilę usłyszymy, brzmi w ustach prokuratora zaskakująco. Blokiem, co już dotyczył właśnie księdza Jerzego Popiełuszki, to była kwestia dokumentowania przejawów naruszania przez niego obowiązujących w Polsce przepisów prawa, głównie w zakresie nadużywania ambony do celów pozareligijnych. I tylko w tych tematach interesował mnie Jerzy Popiełuszko, obywatel Popiełuszko i ksiądz Popiełuszko. Dla mnie istniała jedynie kwestia przestrzegania przez niego prawa. Z tym, że muszę przyznać, Wysoki Sądzie, że gdy widziałem, że zawiodły wszelkie możliwe i dostępne formy i metody pracy, gdy na przedkładane w stronie kościelnej Kurii Warszawskiej ewidentne dowody pozareligijnej działalności księdza Jerzego Popiełuszki spotykały się
z brakiem reakcji bądź reakcjami pozornymi. Gdy na komisji wspólnej temat ten spotykał się praktycznie z całkowitą obojętnością strony kościelnej. Komisja wspólna to episkopat, tak, rząd? Tak. I gdy wreszcie Wysoki Sądzie przekonałem się, że to stypendium, o którym była też wczoraj mowa, jest to po prostu fikcja. Z tej prostej przyczyny, że Jerzy Popiełuszko oświadczył kiedyś, że jak prymas przyjdzie i go poprosi, to on pojedzie. Ty się publicznie? Tak, no, nie zupełnie publicznie, Wysoki Sądzie, aczkolwiek bardzo wiele osób o tym wie. Mógłbym je wskazać. Gdy te wszystkie sprawy zgromadziły się jakoś razem, muszę przyznać, że zdecydowałem się na życzenie, znaczy po prostu zgodziłem się podjąć działania bezprawne. Miałem pełną świadomość tego, że działania, na które się zgadzam, są bezprawne. Ale jestem przekonany co do jednego, że siedzący dziś tutaj ze mną na ławie oskarżonych w Pękale, Chmielewski i ja, nie znalazłbym się chyba nigdy w życiu na ławie oskarżonych, gdyby prawo było prawem także dla Jerzego Popiełuszki. Jak wynika z tych akt, w dniu 22 września 1983 roku prokuratura wojewódzka w Warszawie na podstawie przedłożonych przez Wydział Śledczy Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych materiałów dowodowych wszczęła śledztwo w sprawie nadużywania wolności sumienia i wyznania przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Z przedłożonych materiałów wynikało, że w wygłaszanych publicznie kazaniach na terenie Warszawy, Gdańska i Częstochowy w okresie od 29 sierpnia 1982 roku do 18 września 1983 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko kształtował u słuchających go wiernych przekonanie, że władze państwowe są antydemokratyczne, dławią wszelkie wolnościowe dążenia, których wyrazicielem były niezależne samorządy, Związek Zawodowy Solidarność i jego czołowi działacze, a także kwestionował suwerenność Polski i propagował antyradzieckie postawy polityczne. Niestety, o ile państwo nasze samo oczyszczało i konsekwentnie samo oczyszcza szeregi swych funkcjonariuszy, eliminując bez różnicy stanowisk tych, którzy w jakiejkolwiek formie łamią prawo, władze kościelne nie postępują podobnie. Okazują bowiem nadmierną wyrozumiałość i tolerancję dla nadużywania wiary przez niektórych księży ze szkodą dla porządku prawnego, ze szkodą dla państwa i samego kościoła. Mimo okazanych mu szczególnych względów, Jerzy Popiełuszko nadal nadużywał wolności sumienia i wyznania, zawierając w wygłaszanych kazaniach te same treści polityczne, które stanowiły podstawę przedstawienia mu w dniu 12 grudnia 1983 roku zarzutu. Ostatecznie proces toruński skończył się wyrokami więzienia 25 lat dla Piotrowskiego i Pietruszki. Pękala dostał 15 lat, Chmielewski natomiast 14 lat więzienia. Oczywiście żaden z nich nie odsiedział w pełni tego wyroku. Jako ostatni więzienie opuścił w 2001 roku Piotrowski. W latach 90. za sprawą kolejnych amnestii więzienie opuścili wszyscy inni oskarżeni w tym procesie. Proces toruński od początku był uważany za nieuczciwy i takim w rzeczywistości był, ale pytanie o zakres nieuczciwości tego procesu, bo z całą pewnością w tym procesie starano się ukryć i ukryto dość skutecznie całą działalność przełożonych pułkownika Pietruszki, a więc kierownictwa MSW, wymierzoną nie tylko w księdza Popiełuszkę, ale także w Kościół katolicki, czy szerzej w środowiska opozycji w Polsce. Natomiast jest pytanie o to, czy rzeczywiście doszło do po prostu działania wyłącznie grupy zbuntowanych funkcjonariuszy,
Czy też, jak twierdzili niektórzy, tak naprawdę celem procesu było ukrycie tego, że to Kiszczak z Jaruzelskim w istocie rzeczy kazali zamordować księdza Jerzego, a później, ponieważ no, sprawa nie poszła po ich myśli, choć trudno powiedzieć, na czym miałoby to polegać, w każdym razie zdecydowali się postawić przed sądem zabójców po to, żeby uspokoić opinię publiczną. Otóż na to nie ma żadnych dowodów. Co więcej, ja jestem przekonany, że Kiszczak z Jaruzelskim, co też pokazują te stenogramy biura politycznego, byli autentycznie przejęci tą sprawą, ale oczywiście nie dlatego, że sympatyzowali w jakikolwiek sposób z księdzem Popiełuszką, tylko dlatego, że uważali to za sprawę kłopotliwą politycznie dla nich. Przecież ten wielotysięczny tłum, który zgromadził się na pogrzebie księdza Jerzego, mógł się nie zachowywać tak pokojowo, jak się zachowywał. Natomiast Jaruzelskiemu zależało, żeby w okresie już po zniesieniu stanu wojennego w Polsce demonstracji ulicznych było jak najmniej. Zatem w moim przekonaniu twierdzenie, że Kiszczak z Jaruzelskim zlecili to zabójstwo, jest po prostu nie do udowodnienia i mnie nie przekonuje. No ale pytanie w takim razie, kto inny mógłby inspirować zabójstwo księdza Jerzego? Otóż tutaj pojawia się postać, o której dotąd nie wspomniałem, ale za to bardzo ważna w realiach pierwszej połowy lat 80. postać generała Mirosława Milewskiego. Milewski był człowiekiem, który całą swoją karierę związał w PRL-u z aparatem bezpieczeństwa i przeszedł tam właśnie od stopnia szeregowca w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa gdzieś tam na Warmii i Mazurach, aż do właśnie stopnia generała Milicji Obywatelskiej, bo takie formalnie mieli w Służbie Bezpieczeństwa stopnie i ministra spraw wewnętrznych w roku 81, kiedy został zastąpiony przez Kiszczaka, a sam otrzymał tak zwanego kopniaka w górę i został w 81 roku sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR, odpowiedzialnym właśnie za resorty siłowe, a więc za resort spraw wewnętrznych, za obronę narodową, za prokuraturę, za sądy. Milewski miał przez całe lata 60., 70. opinię człowieka Kremla, także w strukturach aparatu władzy PRL. Byli tacy ludzie właśnie jak Jaroszewicz czy Milewski, o których mówiono, że to są ludzie, którzy mają, że tak powiem, umocowanie na wschodzie bardzo mocne. Z tych zapewne względów Jaruzelski, któremu bardzo zależało na relacjach z Kremlem, nie chciał się pozbyć bardzo długo Milewskiego. Ale wiosną 1984 roku doszło do wydarzenia, które zapoczątkowało upadek Milewskiego, mianowicie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapukał niejaki Kazimierz Janosz, żądając widzenia z generałem Kiszczakiem, ponieważ ma ważną sprawę do wyjawienia generałowi. No i w czasie tej audiencji, nie wiemy do końca, czy do niej doszło bezpośrednio, czy za pośrednictwem zapewne jakiegoś sekretarza Kiszczaka, Janosz poinformował, że jest jednym z bohaterów tak zwanej afery żelazo. Nie będę tutaj o sprawie żelazo opowiadał szerzej, pewnie zrobię o tym cały odrębny odcinek. Powiem tylko, że chodziło tutaj o zmontowaną przez Milewskiego pod koniec lat 60., kiedy był szefem Departamentu Pierwszego MSW, a więc wywiadu, grupę kryminalistów, która dokonywała przestępstw generalnie w Europie Zachodniej, przede wszystkim w RFN-ie, a następnie ze zrabowanymi łupami, głównie w postaci ogromnej ilości złota i kamieni szlachetnych, wróciła do Polski, a następnie znaczną część tego majątku po prostu, który miał oficjalnie służyć celom operacyjnym, rozkradziono. I teraz właśnie jeden z braci Janoszów, którzy tworzyli trzon tej grupy przestępczej, pojawiał się u Kiszczaka z pretensjami, że jakieś tam sprawy w Bielsku-Białej, gdzie mieszka, nie idą po jego myśli, on się tu domaga interwencji, bo on ma takie zasługi dla władzy, prawda? I wtedy ponoć dopiero Kiszczak miał się dowiedzieć, że sprawa żelazo ukrywana dotąd w ścisłej tajemnicy przez wywiad cywilny miała miejsce. Czy to prawda, czy nie? Nie ma to znaczenia. Istotne jest, że od tego momentu Kiszczak nadał sprawie bieg i o sprawie poinformowano członków biura politycznego i wszczęto postępowanie przeciwko generałowi Milewskiemu z podejrzenia właśnie o to, że skompromitował partię, prawda, taką działalnością kryminalną wiele lat wcześniej. I to śledztwo tej komisji biura politycznego toczyło się, rozkręcało się w połowie roku 1984, a zatem w momencie, w którym Piotrowski, jak się wydaje, podjął decyzję o tym, żeby dokonać zamachu na życie księdza Jerzego Popiełuszki. Czy Milewski go
do tego inspirował. Tego oczywiście nie wiemy. Piotrowski konsekwentnie w sprawie po wyjściu na wolność, w sprawie tego, kto go rzekomo inspirował, zachowuje milczenie albo wypuszcza jakieś zupełnie niewiarygodne informacje. Natomiast w moim przekonaniu Milewski miał interes do tego, żeby doprowadzić w Polsce do wielkiego wstrząsu, a takim hipotetycznie powodem wstrząsu mogło być zamordowanie, czy porwanie i tajemnicze zniknięcie, bo nie było oczywiste, że ci sprawcy zostaną ujęci, znanego kapłana, no po to, żeby odwrócić uwagę od swojej sprawy. Czy Milewski rzeczywiście był inspiratorem, jak powiadam, tego nie wiemy, natomiast jest faktem, że grupa współpracowników Jaruzelskiego na czele z jego ghostwriterem, majorem Górnickim, była o tym przekonana. Zachowała się taka notatka sporządzona przez Górnickiego z narady kilku współpracowników Jaruzelskiego, właśnie ze stwierdzeniem, że to pewnie Milewski zainspirował Piotrowskiego. No ale Jaruzelski to odrzucił, powiedział, że nie możemy sięgać tak daleko, natomiast oczywiście wyrok polityczny na Milewskiego zapadł i w kilka miesięcy po procesie toruńskim, w połowie roku 85, Milewski został usunięty ze wszystkich stanowisk partyjnych i wysłany na emeryturę. Inna wersja oczywiście szukania mocodawców zabójstwa księdza Jerzego idzie na wschód, ponieważ zarówno Piotrowski, jak i Pietruszka mieli liczne kontakty z sowieckimi służbami specjalnymi, tam również upatrywano inspiracji do tego działania. Pytanie, czemu miałoby to służyć, skoro Moskwa stawiała na Jaruzelskiego? No, ta sprawa moim zdaniem Jaruzelskiemu w niczym nie pomogła, więc być może byłaby to, gdybyśmy przyjęli tą hipotezę za prawdziwą, intryga jakichś ludzi na Kremlu, którzy chcieli zaostrzenia kursu w Polsce. Pytanie, czy rzeczywiście posunęliby się tak daleko? W moim przekonaniu na to pytanie nie ma odpowiedzi, ale mnie osobiście wydaje się ta wersja mniej prawdopodobna. A zatem podsumowując, w tej sprawie nie wiemy niczego pewnego, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że po roku 89 narosło wokół tej sprawy ogromnie wiele różnych dziwnych wersji wydarzeń, podważających w istocie rzeczy to wszystko, a przynajmniej znaczną część tego, co tutaj Państwu dotąd powiedziałem, a mianowicie to, że grupa Piotrowskiego dokonała zamordowania księdza. Mianowicie na początku lat 90. zaczął śledztwo w tej sprawie prokurator Andrzej Witkowski. Po mniej więcej nieco ponad roku to śledztwo Witkowskiemu odebrano, a następnie na początku lat 2000 Witkowski ponownie już jako prokurator Instytutu Pamięci Narodowej podjął to śledztwo i w 2004 roku to śledztwo zostało mu ponownie odebrane. Za każdym razem, jak się wydaje, dlatego, że przełożeni Witkowskiego uważali, że prowadzi on śledztwo w kierunku niemożliwym do udowodnienia, za to podważającym winę Piotrowskiego. O co chodzi, mam się prokuratorowi Witkowskiemu? Prokurator Witkowski twierdził, że równolegle z inwigilowaniem księdza Popiełuszki przez SB był on inwigilowany przez kontrwywiad wojskowy, czyli Wojskową Służbę Wewnętrzną, i że także w krytycznego dnia, czyli 19 października 1984 roku, ksiądz Jerzy był inwigilowany nie tylko przez grupę Piotrowskiego, która zamierzała go zabić, ale także właśnie przez grupę oficerów kontrwywiadu wojskowego. I ponoć, i tu już Witkowski nie jest w stanie przedstawić twardych dowodów, w momencie, w którym grupa Piotrowskiego porwała księdza, po pobiciu go miała go przekazać właśnie tym oficerom kontrwywiadu wojskowego. Ci mieli go wywieźć do jakiegoś bunkra w Kazuniu, tam przez wiele dni torturować i dopiero kiedy ksiądz Jerzy odmówił współpracy na rzecz, jak rozumiem, służb wojskowych, tam się też pojawia wersja, że tam jacyś Sowieci byli, więc może służb rosyjskich, to został zamordowany i wrzucony do Tamy Włocławskiej. Powiem w ten sposób. Mnie ta wersja nigdy nie przekonywała i nie przekonuje z jednego najprostszego powodu. Z jakiego powodu Piotrowski i inni mieliby do dziś milczeć w sprawie niezawinionej przez siebie śmierci księdza Jerzego? No bo jeżeli czym innym jest kogoś porwać i pobić, a czym innym jest kogoś zamordować, to jednak ma zupełnie inną kwalifikację karną, więc nie chce mi się wierzyć, że tych trzech
ludzi, a tak naprawdę należy doliczyć tego pułkownika Pietruszkę, który w tej sprawie też odegrał bardzo dwuznaczną rolę, no, do roli osób, które są do dziś zastraszone i boją się nam powiedzieć prawdę o tym, że to nie oni byli sprawcami tego mordu. W moim przekonaniu jest to typowe dla dzisiejszych czasów mnożenie teorii fantastycznych, teorii, które po prostu nie mają oparcia w żadnym twardym materiale dowodowym, bo gdyby było inaczej, to prokurator Witkowski postawiłby prawdziwych zabójców księdza Jerzego, domniemanych prawdziwych zabójców księdza Jerzego przed sądem już dawno i wyrok w tej sprawie by zapadł. Tak się jednak nie stało, dlatego ja uważam, że prokurator Witkowski po prostu konfabuluje i podobnie jak wielu innych, którzy żywiąc się tymi wypowiedziami prokuratora Witkowskiego, no, dorabiają właśnie teorię, która w istocie rzeczy, gdyby uznać ją za prawdziwą, musiałaby doprowadzić do tego, że powinniśmy wypłacić jako państwo odszkodowanie Piotrowskiemu i innym uczestnikom jego zabójczego komanda. No, czy to nie oni mieli zabić księdza Jerzego, co najwyżej go porwać i pobić, a za to wyrok wieloletniego więzienia raczej by im się nie należał. Cała sprawa zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki jest też ważna dla zrozumienia szerszego kontekstu relacji państwowo-kościelnych. Ona doprowadziła do wyraźnego ochłodzenia w relacjach między rządem a episkopatem. Wprawdzie prymas Glemp, jak już to wynika z tego, co mówiłem wcześniej, nie był specjalnie człowiekiem, który księdza Popiełuszkę lubił, ale po latach przeprosił za to swoje zachowanie i zrozumiał, że tak naprawdę to nie on i inni hierarchowie kościelni mieli wtedy rację, tylko ksiądz Popiełuszko. No, ksiądz Popiełuszko rozumiał, że misją Kościoła jest walka o prawa człowieka, a nie załatwianie sobie kolejnych koncesji i synekur. Niestety to myślenie w episkopacie zwyciężyło i odegrało istotną rolę w tym, jak funkcjonował Kościół katolicki w III Rzeczpospolitej i funkcjonuje, ale to już zupełnie inna historia. Dziś już bardzo dziękuję za uwagę. Niezmiennie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Dudego Historii. Pozdrawiam.